Witamy serdecznie Państwa na kanale Łączą Nas Szachy. Z tej strony tutaj witamy naszego specjalnego gościa, Kacper Piorun, aktualny mistrz Polski. No i tradycyjnie razem tutaj z Marcelem poprowadzimy dla Państwa nasze nagranie. Korzystamy z okazji, że pojawił się u nas Kacper. Na początku Kacper, wielkie gratulacje za zdobycie tytułu mistrza Polski. Myślę, że to bardzo cenne osiągnięcie. Troszkę czasu już upłynęło od Twojego sukcesu. Powiedz nam jeszcze, już nie na gorąco, ale jak do tego tytułu podchodzisz? Czym on jest dla Ciebie w stosunku do Twoich licznych innych osiągnięć, w tym pięciokrotnym mistrzostwem świata w rozwiązywaniu zadań? Więc na jakim to poziomie sobie ustawiasz ten sukces? Po pierwsze, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale. Jest to dla mnie zaszczyt być tutaj. Odpowiadając na Twoje pytanie, to jest dla mnie kolejny tytuł i z uwagi na to, że tych tytułów mam dużo, w sensie mam kilka tytułów mistrza świata w rozwiązywaniu zadań, mam 11 drużynowych tytułów mistrza świata w rozwiązywaniu zadań, więc dla mnie te tytuły po prostu są kolejnymi osiągnięciami i tym nie mnie to cieszy, bo to każde nowe osiągnięcie, każdy nowy tytuł tylko mnie motywuje. A zwłaszcza, że ten tytuł był osiągnięty po naprawdę wyczerpującej walce, gdzie musiałem wygrać Armageddon. No zdanie lepsze, wszyscy to znamy, oglądaliśmy to na żywo. Tak, wszyscy to znają. No to był chyba najbardziej wywalczony tytuł, jaki mi się starzał ostatnio. My sobie dzisiaj oczywiście porozmawiamy o różnych sprawach, łącznie z tym, że pokażemy Twoją partię, ale jeszcze jej nie zdradzimy, z kim ona będzie i z jakiego okresu. Ale chciałbym jakby zapytać Cię, Marcel, no wspomniałeś o tym, że to doświadczenie z Armagedonu w finale Mistrzostw Polski. To Kacper pytasz. Ale dobrze. Rutyna. Wybaczcie Państwo, to rutyna. Kacper, tak? Więc wspomniałeś o tym Armagedonie. No ale ja pamiętam takie Armagedony w Twoim życiu. Mieliśmy okazję oglądać niejednokrotnie, bo grywałeś i w Pucharze Świata, w różnych takich zawodach, gdzie przyzwyczajeni jesteśmy jako kibice do tego, że no, wiele się działo, dużo emocji było podczas tych Twoich partii. Więc skąd właśnie, o ile dobrze zrozumiałem, skąd właśnie uznajesz, że ten właśnie Armagedon z Danielem był tym takim najbardziej, no, który Ci utkwił w pamięci? Znaczy nie tyle Armageddon, co tytuł mi utknął w pamięci, natomiast Armageddonów jako z samych takich partii, że miałem dużo wygrywać, nie miałem dużo. Tak na tą sprawę, nawet nie pamiętam, czy w ogóle grałem mecz Armageddon w życiu. No jak nie? W zeszłym roku. Na Pucharze Świata nie zagrałem Armageddonu. A, to może nie był Armageddon, ale tam było też... Tam były dogrywki. Dogrywki. Tak to wyglądało, że może grać Armageddon, bo... To chodzi Piotrowi o mój mecz z Nihatem Abbasowem z Azerbejdżanu, który zagrałem na Pucharze Świata w Handomancisku. A tam pewnie nie grałem Armagedonu, tam odpadłem niestety w ostatniej partii przed Armagedonem. Więc dla mnie mogę powiedzieć, że tutaj dwa Armagedony ja nie zagrałem na mistrzostwach Polski, bo oprócz meczu z Danielem Zycikowskim, też grałem Armagedon w meczu z Krzysztofem Krajewskim. To były takie, no, można by powiedzieć, że pierwsze Armagedony w takiej no, poważnej karierze. No to jest sam fakt tego, że myślałem, właśnie w te całe mecze wygrałem i no, zagrałem ogólnie największą liczbę partii w mistrzostwach Polski. No też powoduje, że ten tytuł był no, taki no, ciężko wywalczony. Kacper, powiedz jeszcze, jakby, bo w tych mistrzostwach Polski ostatnich, gdzie odniosłeś wielki sukces, no, dopisywało Ci różne szczęście. Pewnie wielu kibiców pamięta tę słynną sytuację, gdzie nie dałeś mata w jednym ruchu,
Dla mnie osobiście to tłumaczę też swoim znajomym, no nawet mistrzowi świata się zdarza, no bo no, innego rodzaju są emocje i jednak jest inaczej skonstruowany umysł szachisty podczas grania partii, aniżeli wtedy, kiedy rozwiązuje zadanie. Więc jak ty się do tego odniesiesz, do tego przypadku, który ci się przytrafił? I obiekt cały świat. Bo to chyba nie tylko w Polsce mogliśmy oglądać różne filmiki na ten temat, ale i na świecie. Może nawet nie wiesz o tym. Nie, a wiem, że nie widziałem o to, bo czy ktoś mi powiedział po tej partii nawet, że miałem o to w jeden. Co trochę jest słabe, bo w sensie nie ukrywam, że... Było to bardzo medialne. Ja widziałem ten temat w innej wersji, ale w tej wersji, w której mogłem dać mata, kompletnie zapomniałem o tym. Ale jakoś chyba nie wywarło to na tobie negatywnego wpływu, co by mogło oznaczać, że nagle wiesz, stracisz werwę do gry, jakoś tam stracisz wiarę w siebie. No tego chyba nie zaobserwowaliśmy. Znaczy to też zauważyłem, że jakoś przestałem się rozprzejmować pojedynczymi partiami, znaczy tak w tym stopniu, jakim się przejmowałem. W sensie to też. To podłożyło też ostatnia Stalika, gdzie po przekonanej z Adziem Leniartem wygrałem cztery ostatnie partie. No tak, to jeszcze do tego dojdziemy, to ekstremi tam parę dojdziemy, ale ogólnie to też, no być może to moje podejście do pojedynczych partii się trochę zmieniło. To jest dla mnie... No też przypuszczam, że być może gdyby ten mecz się odbywał, nie wiem, no w sytuacji, w której grałem byłem w fatalnej formie, no to pewnie ja ogólnie miałem bardzo sobie okres. Ja nie byłem w stanie normalnie partii wygrać. I w sumie doszedłem do wniosku, że pojedyncze partia tak naprawdę nie ma znaczenia. W sensie ma znaczenie partii i to, co wyciągniesz, jakie wnioski wyciągniesz z tej partii, z tej pojedynczej partii. I to w sumie się udało. W sensie, no faktem, że kończyłem te mecze w Armagedonie, ale jakoś byłem w stanie się podnosić po każdej partii. No i też sobie może też reszta świadomość tego, że no to była walka o medale, też mi trochę pomagała, bo no trudno byłoby w sensie nagle jakoś, nie wiem, no rozkojarzyć się i nagle przegrać mecz, tak bez niczego. Zwłaszcza mając na uwadze to, że byłem tak blisko od medalu pewnego. To ja mam jeszcze takie pytanie, być może naszych widzów to zainteresuje. I to jest odwieczne pytanie, które towarzyszy szachistom w tego typu sytuacjach. Kasper, czy w Armagedonie lepiej grać białymi czy czarnymi? Przypominam tutaj widzom, że Armagedon to sytuacja, gdzie biały grając z białymi ma 4 minuty i musi wygrać partię. Czarny może partię zremisować i wygrać, mając minut 5. No, dwie partie w Armagedonie grałeś z czarnymi, obie wygrałeś, to odpowiedź się narzuca, ale gdyby tak głębiej przemyśleć, to obiektywnie co byś wybrał, gdybyś miał wybór? Uważam, co do tą ostatnią partię Armagedonu grałem białymi z Danielem. Białymi grałeś, a no tak, białymi grałeś z Danielem, okej, to zwracam honor. Czyli, no właśnie, to jeszcze lepsze, tym bardziej jest to pytanie, co byś wybrał, gdybyś wybierał... No bo często jest losowanie, prawda, w tego typu sytuacjach, a czasami no, gdzieś warunki turniejowe mogą też określać to, kto wybiera w ogóle. Jak to było u ciebie i gdybyś mógł wybierać, to co byś wybrał? Znaczy, no to zależy. Ja, moja popularna odpowiedź jest taka bardziej ekonomiczna, to zależy. Ogólnie to też zależy od tego, z jakim przeciwnikiem bym grał. No wiadomo, że pewnie statystycznie częściej bym wybierał białe z uwagi na tą ekstra minutę, ale no stąd zawodnicy z tymi bym pewnie wybierał wybrałczany kowal. Z meczów z Czykorzem to Czykorz wybierał z uwagi na to, że miał wyższy ranking i on wybrał białe, to jest no zrozumiałe, bo no ma dwie minuty więcej i też miałem problem, dostawał lepsze pozycje niż czarnymi. No to nie wiem, dla mnie to było bez różnicy, no bo ja wiedziałem, co mam zrobić i to, co miałem zrobić, to zrobiłem. Natomiast nie wiem, to tak samo, ja wybrałem biały problem, po czarnym i dostawał, no zostałem bezlitośnie ograny w ostatniej partii blitzowej przed Armagedonem. No to, że no, w partii to została wybrana partią turnieju, jak się okazało.
Więc no tutaj nie ma naprawdę dużej różnicy. No, tak naprawdę ważne, żeby się skupić na tym, co chce się osiągnąć w Amerykanie. No jasne. Tutaj przypomina mi się niedawna sytuacja Armagedonu, w którym grała Monika Sośko. Myślę, że to bardzo znana partia, gdzie w ostatniej dosłownie sekundzie zamatowała przeciwniczkę i to w partii, którą miała kompletnie przegraną. Także to też pokazuje, że to właśnie jest w pewnym sensie loteria i że no, mając taką sytuację, nie ma co się przejmować, że ktoś tam losuje, a my jesteśmy bezradni, bo no, szanse są no, rzeczywiście 50-50 chyba. Dobrze, Piotrze, tak, ja mam jeszcze jedno pytanie. Jeszcze do Armagedonu, w sensie to też no, tutaj podkreślę, że tutaj bardzo ważne jest no, granie agresywnie i to myślę, co miał to w obydwu partach no, z Danielem Martyszczykorzem, w sensie grałem bardziej agresywnie i to w sumie odniosło to by skutek. No też no, w przypadku partii Moniki to co właśnie, no nie powiem, żeby się podobało do końca, to właśnie to, że no, tutaj Monika wybrała właśnie kolejny spokojny debiuty. No w sensie to ten pierwszy Armageddon za zero to wygrała cudem, w sensie no nie tutaj nie mogłem też oszukiwać. Ale w momencie, gdy weszła agresja, to zaczęły się te emocje i wstawiła tego. No agresja się zaczęła powiedzieć, że to już była bez piątka i w zasadzie no, tak, no kiedy musiała. Znaczy, no dobrze, wygrałem tą partię z Eką, w sensie, bo to wyglądało słabo. Natomiast właśnie z Kronelu, to co mi się imponowało w Czech Hinduski, to rozszukała szybko. No i też szukała tych agresywnych środków i tam właśnie... I to mi się naprawdę podobało, w sensie, i to może być może trochę Monice zaprawiło, w sensie... No i tak to nie umniejsza sukcesu polskiej drużyny na Olimpiadzie, no bo... No, dobra, ale to jest jakby no, to jest osobny wątek. To ja mam jeszcze, Kasper, do Ciebie pytanie jedno w odniesieniu do partii z Danielem właśnie, gdzie Daniel no, zaskoczył Cię tym posunięciem skoczek B3. Pamiętamy takie no, nietuzinkowe zagranie. Postawił skoczka pod wieżę. To nie było to w partii ten, klasycznej. Klasycznej, tak. I do tego właśnie nawiązuję. I ja oglądając na żywo, tam obserwując komentarze, że też tam bodajże Zbigniew Pakleza komentował z Brodowskim. I ja byłem przekonany, że, bo tam był taki moment, że mogłeś zagrać wieża dęba. Tak. I ja wręcz dałem sobie prawie, że odciąć palca, że ty to widzisz. A z tego, co tam w studio opowiadałeś później, no w ogóle nawet nie rozważałeś tego ruchu. I no jakbyś był bez sędzi, jak to... Tak, dlatego wybrałem palca. Natomiast to chyba jest tak, że... To wybrałem palca. Że te emocje, które towarzyszą przy tak ważnych partiach, no powodują, że siła zawodnika jest inna. Nie chcę powiedzieć mniejsza, bo to samo dotyczy twojego rywala, tak? I dla kibiców wszystko wydawać się może takie proste, ale jednak ten poziom obiektywnie spada i w grę wchodzą te emocje, no jakaś tam kalkulacja, liczenie wariantów, tak, ale powiedz coś o tym momencie, jak ty na to dzisiaj patrzysz, już z perspektywy, no trochę czasu upłynęło. Z perspektywy nie ukrywam, że no szkoda, że nie zagrałem do kroku wyżej T2, w sensie, no znaczy, że miałem trochę czasu. Myślę, że po pierwsze ten ruch, tego ruchu może nie widzieć, ale nie no to, że też no, widziałem ten dość wyczalny w tej pozycji i to było tak, że no, mogłem tą partię wygrać, ale jeden nie jest ważny ruch i mogłem tą partię przegrać też. Ponieważ tam miałem to sobie do roku króla i tam czarne groziły, jakby czarne się udało pod czarną świeżą na linii G, no to no, tam partię mogłem przegrać. Ale przepraszam, że ten widzę, to pewnie bym zagrał. No ponieważ to jest po pierwsze ładne, a po drugie pierwszą ostatnią wygrę do gry. Czy szkoleniowo jakąś lekcję z tego właśnie dokładnie tego momentu wyciągnąłeś dla siebie? Znaczy no też nie ukrywam, że ciężko było wyciągnąć jakąś lekcję, w sensie, bo też no, graliśmy ten turniej na wyczerpaniu sił praktycznie. Ale to było taki przykład, który sobie mi pomógł. Zastanówmy się.
Przepraszam, że powiem, bo muszę marzu w partii z paletoszem należy ta lidy, bo w sensie pociąganie wszystkich wielkolorkami. Wielkolorami. Czyli jednak. Czyli może też byłby to przejściowo pomorku. Okej, okay, w takim razie tym jak gdyby płynnie przechodzimy do Ekstraligi, bo zarówno ty, Kasper, Marcel, również ja grałem raptem tylko trzy partie, na więcej czasu nie miałem, ale możemy przejść tutaj w przypadku jak twojego występu na Ekstralidze. Z tego co kojarzę, tam przegrałeś jedną partię, ale wynik ostateczny zrobiłeś bardzo dobry, tak? I tam jakieś masz zyski dalsze rankingowe. Tak w krótkich słowach, żebyśmy mogli się... W krótkich słowach, jakbyś podsumował swój występ na ostatniej Ekstralidze w Krakowie? No to był bardzo udany tam turniej. Chociaż no, nie ukrywam, że trochę powiem nie pamiętam, jak tam czekałem za tym miniatem, bo tą partię też mogą wygrać. Ale no, zrobiłem trochę niedokładnych ruchów i partię przegrałem. No ważne jest to, że się partię kończy, nie? Znaczy, no i... No to akurat końcówka jak miał dużo lepszą od mojej. Ale sobie to samo powiedzenie się sprawdza, to tu nie wiem, bo to nie zakończyłem czterymi wygranymi, więc no po to nie się bardzo dobrze dla mnie ułożył. To co nie wiem, mi zaimponowało to, że byłem w stanie wygrywać końcówki. I to, że byłem w stanie odpływać sobie innych zawodników czarnymi, w sensie po Tomaszu Morowskiego bardzo za jednego zawodnika, którego bardzo często ciężko przebić czarnymi. No nie, tam był czterokrotnym mistrzem Polski. No bo wielokrotnym mistrzem Polski był mistrzem... Chyba nie mistrzem... Nie, o ile pamiętam, wicemistrzem. Miał medal mistrzostwowy. Lata wczesne, 2000. W Oviedo, w Hiszpanii. Coś mi się tak... dobrze mówię? Chyba, w sensie cieszę, teraz nie pamiętam, ale w sensie metę miesiąc co bym miał, więc to na zawodnik. Mistrz z Łukaszem przepraszam, wygrana z Łukaszem Cypolowskim czarnymi. Łukasz to też jest naprawdę ciężko tylko przebić czarnym kolorem i też ma niewiele osiągnięć na arenie Polski. No więc no, bardzo to dobrze, że ten turniej tam nie zakończył. Super, czyli tak, sukces goni sukces. Jakie plany na przyszłość szachowe? Bo nie pytamy o życie prywatne, szachowe. Co nas czeka? Ten weekend jadę do Katowic na turniej przyjaźni polsko-węgierskiej, który w tym roku będzie się trochę trochę zmienione formule. Też będzie ograniczona liczba osób, co będzie na pandemię koronawirusa. Ale to nie się odbędzie. Mam z tego turnieju dobre wspomnienia i nie muszę tego turnieju doczekać. To jest jeden turniej, a jakieś takie plany strategiczne, jeżeli w ogóle można w dzisiejszych czasach mieć? Z dużych turniejów jest ciężko coś wybrać, bo to sytuacja się zmienia diametralnie. Ciężko nawet się przewidzieć, co będzie za 3 miesiące, czy epidemia się skończy, czy nie. Mamy w przyszłym tygodniu mecz pamiętowy z dużą Trzech. Na chwilę obecną się odbywa, ale być może to się zmieni za kilka dni. No, nie wiadomo, co się może stać. Też czyli, podejście do pandemii w sumie też może spowodowało, że też tam lepiej. Po sumie też mam proszę pamiętać ze świadomością, że to nie może zostać przerwane w sensie w dowolnym momencie. O, więc, ciekawe spostrzeżenie. No, to jest prawda, w sensie no... Prawda jest teraz, że wystarczyłoby jeszcze jeden zawodnik, byłby zainfekowany, nie wiem, no, odpukać i od razu to nie jest przerywany. A na szczęście chyba się takich przypadków nie było, więc... Czyli sami Państwo widzicie, w jakich teraz trudnych czasach żyjemy, że szachista no, nie może... No, dotyczy to różnych dziedzin, natomiast no, rozmawiamy o szachach. Szachista dzisiaj nie zna swoich planów do końca. I to jest trudna sytuacja, zresztą Kasper, no nam w tym roku też odwołano Mistrzostwa Świata i Europy w rozwiązywaniu zadań szachowych, tak? I z tego powodu nie mogliśmy bronić naszych tytułów. No ale dobra, zostawmy te tematy. W takim razie zaprezentujesz nam, Kasper, dzisiaj bardzo ciekawą partię, która myślę może nie być znana naszym widzom. Więc może parę słów. Z kim ta partia się odbywa? Kiedy ona była grana? Co nam powiesz, zanim przejdziemy do konkretnych ruchów? Tak.
To prawdopodobnie jest chyba moja najładniejsza partia w karierze. Tak można śmiało powiedzieć. Ta partia nie była znana, w sensie nie była nawet spoza przez pierwszych kilka miesięcy, tylko ostatnio tą partię znalazłem. Zagrałem tą partię na Pucharze w Francji w 2019 roku przeciwko Tarczewowi. To jest bułgarski, bułgarski arcymistrz. Teraz mogłem się mylić, że powiedziałem, że to komuś powiedział, że to Satana Dwutopowa, mogę mieć to najłowem. Ale tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, że on pomaga to połowowi. Nie wiem, czy może się mi postawać, czy nie. O to najłowie słyszałem, ale. W sensie nie, właśnie też nie pomagał, ale może się mylić. No dobra, w takim razie. Panie Pamczennymi. To Marcel byś ty przedstawił, tak? Tak. Dobra. Oczywiście w razie czego zawsze może się wyłączyć tak do rozmowy. Dobra, to rozpoczynamy. Grasz kolorem czarnym. Tak, kolorem czarnym i w partii nastąpiła partia szkocka. Ja różę, bo to był mecz drużynowy, to grałem solidnie, grałem E5. No i tutaj przeciwnik zagrał partię szkocką. Akurat to było tak, że to była ta partia kolana, więc nie miałem za dużo czasu, żeby przygotować. Dlatego zagrałem wam, patrzyłem kilka miesięcy przed tą partią. To kosztowanie miałem. Tak mniej więcej normalnie miałem ten fan przeanalizowany, czyli go nie wszyć. I teraz ogólnie wszyscy grają z tego co będą koń C3, koń P4. Nie wiem, czy to można, mógłbym coś przedstawić. Może... To może Marcela tutaj poprosimy, żeby... Się... Nie wiem, można tutaj przedstawić. W sensie... Nie wiem, czy to jest... Tak, w sensie, że... Nie wiem, czy to będzie... Widać, że jest. W sensie ogólnie wszyscy grają koń C3, koń C4, koń C6, koń C6, koń C4. To jest taki najbardziej popularny wariant bicia szada i ogólnie gra mają, kontrolują te pola, mają farty na końca, czarne mają te licenty markowe. To jest taki najbardziej popularny wariant. Taki, no, znany od 100 lat. Znany od 100 lat. Nic się szybko na rynie czyje, natomiast mój przeciwnik zagrał tylko równo linię, czyli koń C6 i E5. Tak z ciekawości powiem wam, że bo pewnie obserwują nas też młodzi widzowie, młodzi szachiści, rzadko kiedy widuje w partiach juniorów ten wariant. Czyli w zasadzie praktycznie w ogóle nie widzę, żeby tam ktoś bił na C6 i grał E5. Nie, w partiach juniorów ja bym nie zalecał nie tego wariantu. No właśnie, to ci posłuchajmy. Z uwagi na to, że to jest bardzo złożony wariant, ze złożonymi ideami i... No i też nawet znajomość dalej może nie wystarczy tutaj z uwagi na to, że też trzeba mieć tutaj naprawdę mieć to przeoponowane idzenie wariantów. Ale zobacz, dla białych mogłoby się wydawać, że trener może zasugerować tego typu wariant, kiedy u czarnego są na dzień dobry takie problemy gońca na A6. No tak, w sensie ogólnie, jeśli patrzeć takie czynniki statyczne, no to goniec A6 stoi... No, za przeproszeniem źle. Bez przepraszania. Bez przepraszania źle. No i też czarne mają osobną strukturę piątkową. Natomiast tutaj to, na co czarne grają, no to jest aktywność figury. No i ten ruch, który zagrałem w sumie jest... To jest ruch bardzo rzadko spotykany. Długo szada. Ogólnie mogę... Głównym wariantem tutaj, jak wszyscy grają, z zawodnicy, to jest G6. I na zazwyczaj partię tą koń z B2, koń z G7, G3, krótka, koń z G2, wiesza Ewa po AL8, to w sumie nie ma raczej różnicy. No powiedzmy tą wieżą, do szada, koń z E5, bicie. Tak, i tutaj było tutaj końcówka. Jaka jest dzisiejsza ocena na dzisiaj? Co teoria mówi o tym? Teoria mówi o tym niejasno. I lepsze oceny ciężko to wymyśleć. W sensie białe mają dwie lekkie figury i wieże czarne mają dwa pionki, mają solidną strukturę pionkową. No i naprawdę jest bardzo ciężko ocenić, to co stoi lepiej. Ale materialnie czarne stoją całkiem dobrze. No materialnie mamy pionka więcej, ale no białe mają trochę więcej tych figur takich
Nie będziemy się na tym skupiać, w sensie powiem jaka jest różnica, bo tutaj po pierwsze zacząłem T5 i tutaj różnica jest taka, że w tej wersji chyba też H8 krótka, w tej wersji ten dwa jest lepszy na czarnych. No to ja tu chyba tak dodam dla naszych widzów, że to już widzicie Państwo, jakie niuanse jakby obowiązują na tym poziomie już super arcymistrzowskim. Tak, znaczy w tej wersji w sensie sprawdzałem, że ta wersja jest lepsza. Dlaczego przypuszczam, że po pierwsze, że jest pełny na 9 czarnych, który odpowiednio trzeba plany F4, a po drugie też ten czarny król jest bliżej trochę tych pionków, więc przypuszczam, że dodał też ta wersja. Lepsza. Nie małą różnicę na poziomie, tak, ponad 2600. Okej, okay, dobra. Tak, ogólnie ja to pamiętam w sensie, że tam ogólnie tutaj w tej wersji czarne wygrało dużo więcej pary niż w tej wersji z próbką szabą. Ja z tego co pamiętam, bo też biały ma taki plan przerzutu wieży przez C1, C5 i A5 na to pionka A7 w niektórych wariantach, zakładając, że czarny zagra prędzej czy później C6. Tak. I to jest ta różnica też z tym królem na C8 pewnie. Tak, w sensie też chodzi właśnie o to, że ten król właśnie jest w stanie pełnić tych wszystkich pionków i jest bliżej właśnie tej masy pionkowej. I to jest, ma bardzo duże znaczenie. W Python nastąpiło koń D2. Nastąpiło koń B4. Wydaje mi się, że koń F3 jest główną linią i pamiętam, że też miałem przygotowane, ale no teraz ciężko. Znaczy, nie ciągniemy cię Kaspery za język. No nie chcę ten, nie musimy tutaj zdradzać wszystkich niuansów. Ale z tego co pamiętam, chyba, że Patek Macie chyba przechał partię po. Nie, może to nie po tym, ale powiedzieć taka i teraz, że A3 nie przechodziło, bo... A, nie, teraz po PZ, no tak. Ale ja też powiem, no nie będę zaznaczał się, w każdym razie król D1 nie jest ogólnie takim popularnym, nie jest to taką najbardziej kluczową linią tutaj. Ale jest, rozumiem, że to jest jakby w teorii, tak? Nie, to nie było w mojej teorii, wtedy co będą, to miałem przygotowane chyba koń F3. I tam pamiętam, że też było tak. No powiem ci, że tego typu zagranie wydaje się tak na pierwszy rzut oka bardzo niepoprawne z wielu powodów, ze strony białych, tak? No, utrzymuje białe króla w centrum, naraża się na jakieś tam rentgeny po linii D, czarne aż się proszą, żeby otworzyć linię D. Chyba nie było powodu, żeby takie drastyczne, niekonwencjonalne środki tutaj czynić. Znaczy no właśnie po stoku nie wszyscy, to co pamiętam i tam mi się ta, albo chyba tłuka. Ja nawet chyba też było. Ja nawet swoim juniorom mówię, że no wszelkie tego typu manewry królem, jakieś przegrupowania, przejście z jednego z jednej części szachownicy na drugą, no można robić, ale przy zamkniętym, stabilnym centrum. Tutaj widzimy ewidentnie, że centrum jest bardzo niestabilne, wręcz aż ma skłonność do otwarcia, więc chyba nawet na takim poziomie intuicyjnym można stwierdzić, że ten ruch no, tak czuć, że jest bardzo podejrzany. Co? To może ja jeszcze zacytuję słowa pana Michała Krasenkowa z ostatniej Ekstraligi. Link będzie do tej partii też w opisie filmu. Przeszedłem królem na drugie skrzydło po to, żeby dostać mata. Jeżeli kogoś interesuje, o co chodzi, link w opisie. Także oczywiście król D1 tutaj to tym bardziej na tą linię D będzie narażony, co będziemy później widzieć w partii, ale to Kasper o tym... Czyli uwaga dla naszych młodych szachistów, nie róbcie tego typu ruchów. Tak, nie róbcie tego w domu. Tak, teraz czytając stan reklamy, nie robcie tego w domu. Tak. Tak, więc po król D1 wymyśliłem w C5, to jest bardzo logicznym posunięciem, bo grozi już może grozić ruch A3, a po ruchu C5 właśnie sobie dostaje to pole T6 dla skoczka. No i to pole się na pewno przyda. Ja zagrałem koniec G2. Ja zagrałem koniec P7, żeby wymienić to do końca. Co powiedzieliśmy, że ten koniec A6 no tutaj nic nie robi na tej przytomnej. W sensie na tej przytomnej, no praktycznie on strzela w pionka.
Więc no taką właśnie tego końca chce się wymienić najlepiej. Tak, picie, picie, F4, GF, GF. I teraz tak. Tu tapetem mi się podoba w sensie z tego względu, że tutaj bardzo ważne są dynamiczne aspekty tej pozycji. Bo gdyby czarne, białe miałby tą wieżę powiedzmy na E1, no to już białe stałoby dużo lepiej, ponieważ no ta wieża stałaby lepiej. Gdyby ogólnie zamienić tego króla pozycjami z wieżą, no to myślę, że tu białe miałoby dużą przewagę. Ponieważ wciąż ja mam tą strukturę pionkową uszkodzoną. Tak? W sensie mam te pionki, one są trochę słabe. Natomiast ten król czarny, białych jest w centrum. Wciąż. Czy ten król na T1, żeby tak zaznaczyć, no ten król na T1 jest został w centrum. I też tutaj spędziłem, wydaje mi się, że spędziłem 10 minut na znalezienie najlepszego posunięcia. A powiedz dobrze, bo z pewnością było zagrane tutaj D6 i także mam podgląd nawet. Tak, Państwo no. jeszcze nie widzą tego, ale generalnie to jest ruch, który no, narzuca się, powiem szczerze. Taki pierwszy, który by się chciał zagrać od ręki. Znaczy, pierwsze co mi się narzuciło to, że biała proszę o tę makiet wasza. No w sensie właśnie, powiedzmy, że chciałem to, zapytać, co jest... Tak, bo przepatrzałem H6, biała miałem tę makiet, więc... I tutaj spróbowałem broń. Dobra, czyli tak, wiemy, że. Bo, tak, czyli więc jest groźba. Czyli teraz musi się zmierzyć z dwiema sprawami. Pierwsza sprawa jest groźba, a z drugiej strony, jak pogodzić to z tym, co ty chcesz grać? Otwierać pozycję, tak? To jest twój główny punkt, otwierać nie D. I rozumiem, że tak twój proces myślowy przechodzi. I gdzie był ten moment, że zdecydowałeś się na zagranie ruchu D6 i podejrzewam, że tam wszystkiego nie jesteś, znaczy trudno jest doliczyć się wszystkiego, czyli jest to bardziej intuicyjna ofiara, tak? Czy... Tak, to jest bardziej intuicyjna ofiara. To co zadecydowało o tym, to ja stwierdziłem, że jak zagram przygotowy ruch, nie wiem, na przykład odejdę królem powiedzmy, to w sumie ja sobie nic nie złożyłem, żadnej groźby, ja mogę zagrać A3, mogę zagrać tam L4. Ale chyba o A3 się opowiadałem w sensie i jakby białe ustawiły coś takiego, to... a może trochę w innej wersji, bo to widzę A co byś tak powiedział, jakby zamiast król C2 biały B4 spróbował Cię tam rozwijać? Albo na przykład B4 może, żeby odważyć tą pozycję i... Tak, no tutaj nie ukrywam, że... No ja się opowiadałem w sensie, jak pętę stało w miejscu, no to ja nic nie osiągnę, a białe zaczną grać, w sensie to co Macie powiedział. Być może białe mogą nawet grać B4 tutaj. I próbować otworzyć mojego króla, ponieważ no to jest ważne, żeby otwierać pozycję króla, żeby potem tego króla atakować. Więc po przemyśleniu tych wszystkich czynników i stwierdzeniu, że no jeden ten czarny król zostaje, biały król zostaje w tym centrum, uznałem, że no ruch T6 no trzeba zagrać. No właśnie i tutaj ja pozwól jeszcze Kasper, że tak i będę... I oczywiście musiałem mieć sama kiedwa. Tak, że trochę podrążę ten moment, bo to jest moment, w którym sobie zdałeś sprawę, że albo teraz zagrasz posunięcie D6 i nawet idąc na bardzo złożoną, wręcz niektórzy powiedzą ryzykowną pozycję, chociaż ja nie lubię z tego stwierdzenia ryzykowne, nieryzykowne, bo jak to mawiał Kasparow, ryzykownie jest nie ryzykować. Więc bardziej oceniam pewne zagrania, albo są dobre, albo są złe, albo są wynikają z wymagań pozycji. No i tutaj tym wymogiem pozycji jest otwierać pozycję, nawet idąc na ofiarę figury. W przeciwnym razie wszelkie korzyści, które posiadasz jeszcze w danej sytuacji, mogą zniknąć. Czyli to jest taki moment chyba kluczowy. To jest bardzo kluczowy moment. Właśnie, to chciałem wydobyć. I to właśnie dlatego też te... Te warianty nie polecam, ponieważ no to jeżeli nie widzisz tego ruchu T6 i widzisz po prostu, że to jest szach i zaraża nic przypadkowy ruch, no to możesz stanąć w porze. I to jest właśnie w tym wariancie, no trzeba naprawdę to przeliczyć warianty. I też mieć tą tak samą ciutkę, w sensie, że no to po ten ruch też jeszcze jest takim ruchem na ciutkę, że ja miałem przeczucie, że ten król, że lepiej jest mi oddać tego krańca i otworzy pozycję, niż no, stać w miejscu.
A jeszcze sekundka, Kasper, bo jaka jest różnica? Bo ty przed chwilą pobiłeś na F4, a mogłeś tą wersję mieć bez bicia i wtedy goniec by nie wisiał, nie byłoby widemek. Tak, mogą mieć tą wersję bez bicia, mogą brać pewnie T6. Tutaj wydaje mi się, że coś miałem przygotowane. Na chwilę obecną nie potrafię powiedzieć co. A przypadkiem tam nie wchodziłyby czasami w grę, że po F5 jakieś tam... Czy to może taka sensacja? To mogło być. Przypadkiem tam E4 też widziałem jakieś takie dziwne szachy i... Ogólnie ja chciałem mieć te... ja ogólnie jak to grałem, znaczy to tak miałem trochę ciutkę, że ja chciałem mieć tą bazę pierwszą podminowaną, bo też ogólnie jest zalecenie, że jeżeli białe mają to centrum bankowe, tak? W sensie mają to te pionki takie, tak, mają tą bazę pionkową, no to też to bicie na E4 trochę rozwala tą bazę pionkową i walczę, otwieram tą linię, ale no ja mówię, no w sensie ja to chciałem ogólnie, ja miałem to pierwsze z tym pionem na T1, to ja przepełniałem tą pozycję otwierać, a nie mieć to zamkniętą i też dlatego właśnie to zagrałem. No dobra, to idziemy dalej. Czyli było D6 i przeciwnik chyba... i T6. No i właśnie, i tu kluczowe jest pytanie, co jest po tamtej dwa szachy. Tak, w sensie, bo to jest ten najbardziej znany, kluczowe. Klucz 8, tam macie 7. I na to mam przygotowane bicie. Tam ma E5, tam ma T7. I ja widziałem mniej więcej tą pozycję, powyżej E8. Ogólnie problem pierwszych białych jest taki, że nie można być na C5, ponieważ staje tego wstępnego szacha. I po prostu C1 pamiętacie, wygrałem Hitmana. Tak więc to jest jedna rzecz. A kolejna rzecz, że tutaj pewnie najsilniejsze jest tam Mohawy w tej opcji, na co mam silną ofierza E3. I potem jest taki, że Fiszka jest na C3, nie mogę być tak do końca wieżą z uwagi na wieżę C3 i daję mata. Tak, natomiast białe mogą pić na B4. I wciąż Fisz i skoczek. Skoczek jest związany, hermany nie można tego skoczka obronić. Więc tak naprawdę zostaje jedyny ruch, tam ma B5. Tam ma T5, przykrywa sobie jedną tam będzie 4 szachy i wygrałem hermana. A po tam P5, ups, trochę myślę, że... Solvingowy ruch najdłuższy. Najdłuższy ruch, tak. Są to na wynik. Tak, więc w tej końcówce trzeba najpierw wieżę T3 i dostajemy taką uczkową wieżówkę, gdzie mam, ja mam aktywniejsze wieże. Zdraź naszym widzom. Rozumiem, że ty ten wariant musiałeś widzieć na etapie bicia GF4. Ja ten tak, w tym momencie mniej więcej widziałem tak mniej więcej to wieżę E3. Szanowni Państwo, nie przejmujcie się, że wy nie bylibyście w stanie, bo podejrzewam nawet nie jeden arcymistrz silny też by nie był w stanie. No, Kasper no to już jest naprawdę wysoki poziom, więc sobie na tego typu rozgrzewkę umysłową może pozwolić. No, tak, no w sensie. Okej. Okay. Widzimy, na czym polega ta inicjatywa już. Tak, znaczy ja to machawić rzeczy nie widziałem, znaczy ja tak bardziej rozważałem inne odejście jak pana typu no trzeba tam F6, no to już mam tam T3 i no w sensie tą pozycję tutaj ja muszę się podać, w sensie bo tutaj znowu nie ma jak odpowiednie tylko skoszka. Tak, bo ja się mniej więcej widziałem takie warianty i widziałem, że po prostu wykrywa. Ja ci powiem, Kasper, ja prawdopodobnie w życiu bym tam nie doliczył wszystkich tych niuansów, które tutaj nam prezentujesz. Natomiast zdobyłbym się na ofiarę figury na zasadzie intuicyjnej. Ja tak samo się zdecydowałem, ale też miałem policzone mniej więcej warianty. W sensie widziałem, że tą pozycję, nie widziałem dobrego ruchu dla białych. Wiecie, słuchajcie, no to właśnie, że mogli tutaj wyżej, jeszcze tam na T3. No to ja nie byłem w stanie... Nie widziałem, jak białe chcą tego bronić. Okej, okay, no wzorcowa pozycja, taka książkowa bym powiedział, tak? To jest bardzo wzorcowa pozycja i tutaj właśnie jest pomysł na wieżę na A1, bo ta wieża, ona gdyby stała nawet na E1, albo może nawet na F1, to już...
No w lepszym polu to ta wieża mogłaby coś zrobić, a ta wieża na jeden stoi i jest, znaczy to zostaje tą wieżę. Czyli mamy tutaj konfrontację pięknego rozwoju przeciwko niedorozwoju królowi w centrum, ale za figurę. Tak. No i to odwieczna walka. Tak. Co, wróćmy może tak, do partii. Tak, do partii nastąpiła wieża T1. No ten też liczyłem akurat. Ale tego chyba się nie bałem właśnie, bo miałem przygotowaną i postę koniec H6, co jest też poświęceniem. Takim może od razu niewidocznym. I ta wydawało mi się, że ta mat E2 powinna przepiewać z uwagi na to, że ta mat E2 ten ruch daje mi pole T3 dla skoczka. I wydawało mi się, że jeżeli ta szacha, to albo na polu E4, albo na polu F3. I wydaje mi się, że to dawało trochę więcej szans. Wydaje mi się, że chciałem grać klub B6, ale tak no mówię, no ja nie będę pewnie do końca przekonałem, że to jest takie dobre. Ale no widząc taką pozycję, no można by się przestraszyć. Natomiast wciąż, no wisi na E5. Picie na T6, pewnie pije na T6 i grozi mat. Tak, tutaj sprawa jest prosta. Tak, ogólnie ponownie, no, no ten PMI, no trzeba też umieć szukać ruchów obronnych i wydaje mi się, że tutaj właśnie to na jedno, ja bym się na takich nie zdecydował w ogóle, w sumie na to, że właśnie ten ruch puszczą pole T3 dla skrosza. I to właśnie nawet nie musiałem graminować z takimi ruchami typu król P6, mogłem zabrać ruch C6 i no też jest ważna różnica właśnie, że to chyba trzymam to pole dla skoczka. Natomiast po piciu na T6... Co nastąpiło? Wreszcie doczekałeś się otwarcia linii D. Tak, doczekałem się otwarcia linii D, ale też w pisi wiesz na chodź. Ale nie ma nic za darmo. No nie ma nic za darmo. Zbiłem na T6. Koniec z H8. I teraz nie picie na H8, co pewnie też daje rekompensatę, a picie na F4. I nagle okazuje się, że grozi koniec picia na D2. A przepraszam Cię w takim razie, Kasper, jakbyś cofnął jeszcze ten ruch ostatni, bo tak. Powiedziałeś, no dobrze, pobijmy na H8, bo powiedziałeś, że bicie na H8 daje rekompensatę. Nie aż tak mnie to wygląda, że tam w dalszym ciągu biało nie ma jak sobie tutaj, nie ma jak poradzić sobie. Bo tak. Wiesz, że na chwilę tam idzie na H8, ale zaraz wraca i jak ten król ma dalej chodzić? Znaczy, no przepraszam, że może też jest problem, w sensie, tak, no, i pytanie jest właśnie, dlaczego chcę tutaj się na chwilę dotrzymać. Czy tutaj po prostu już po granicy 4, skoro się na ten ruch zdobyłeś, uznałeś, że tam już forsownie wygrywasz, czy to dalej jeszcze jakby balansowałeś na poziomie intuicji? Znaczy, po granicy już liczyłem, że ten, widziałem, że wygrywam. Okej, okay. I to było właśnie ta odpowiedź, którą chciałem uzyskać. Czyli tak. Konkretnie tu już... Wiesz, po granicy 4, widziałem to pornie wygraną i właśnie na to postawiłem. Bo nawet gdyby gonice 4 nie było, to po wieżach 8 prawdopodobnie czarne chyba też wygrałem. Myślę, że wasze być może też wygrałem, bo może... Tylko, że troszkę wolniej. Nie jest to 8, ale też no pewnie musiałbym jeszcze trochę grać, w sensie... Bo dalej wszystkie atuty są na szachownicy i Hermany. W sensie uznałem, że taki ruch to jest taki tempo, w sensie, że jeżeli wchodzi, no to wchodzi. Jasne. I trzeba będę wyglądać. Grozi bicie na T2, więc nastąpiło tak, to tam na T3. No i to ja właśnie po koniec P4 mogę bić na B4. I ten wariant widziałem podczas partii. Koniec T2, wieża F7, król P6 i co jest ważne, być może też król P8 chyba też wykrywa. Nie, król P8, bo król P8 chyba miałem jakiś ten. Jakiś stepień jest, tak. Więc król P8 i... I nie ma wymiany na G3. Tak, nie ma wymiany na G3 z uwagi na to, że wygrywam wieżę. I to, z tego co pamiętam, to ten wam widziałem dokładnie podczas partii. W tym momencie właśnie licząc właśnie to... właśnie licząc w koniec F4 właśnie widziałem ten cały wariant. Natomiast po ruchu wieżę C1 też już widziałem wygraną, chociaż potem po partii zobaczyłem, że koniec też wygrywa, trochę bardziej prozaiczne. No wieża C1 było w partii, warto to dodać. Tak, ta wieża C1 było w partii, koniec też wygrywało, natomiast ja widziałem taką bardziej efektowną wygraną. No też to widziałem, też grając to koniec F4, miałem bardzo dużo czasu na zegarze.
To też mi się podobało, że w sumie chyba łącznie na dobę to zrzałem was 40 minut. A tam w kluczowych momentach w tym oddechu też się zrzałem 20, może 25. No to tylko potwierdza świetną umiejętność liczenia wariantów. Bo to... No raz w tygodniu miałem się dyspozycję wyższą. Skromność. No. Dobra, idziemy. Więc tutaj zabrałem Brian Stefan, co wygląda dziwnie, bo oddaję do końca i jak to. Picie na T2 i tutaj taki nieoczywisty, od razu może być niewidoczny, ale to chuj wiąże G8. Biała, no, muszą dać się materiał, ponieważ to bardzo ładny tabel wieża G8, więc oddaję jeszcze wieżę. I potem ustali, że po tabel G8 biała mają dwie wieże więcej, ale dostają w osobnego mata, bo tam F3, kolej 1 i pion F3. Tak. No, bardzo ładna kombinacja, szkoda, że ta partia się nie zakończyła. Jak nie przeciwnik to... się próbował bronić? Przeciwnik próbował zgrać tam A3, co też widziałem. No bo inaczej, no to w sensie, jak podajcie pan to tak samo, to ma te staci sam, w sensie, tam, no, tak no to ma F3. A bo tam A3, nastąpiło wieża G3, wieża G3, ta na F1, koniec C1, koniec D3 i wisi wieża na C1, wisi koniec na 1, biała da za materiał, przeciwnica robi, że wieża E3 i nawet nie biję na C1, już biję na E1. I piała się poddało, ponieważ powie, że E1 jest tam na 3 noty. A i właśnie tak sobie tu postawmy. No myślę, Kasper, że sam Paul Morphy by się nie postydził takiej partii. Fantastyczna gra, naprawdę pouczająca te wątki ataku, poświęcenia figury. To wszystko tutaj zostało zaprezentowane. I fajnie, że mogliśmy chyba jako pierwsi tę partię zademonstrować, tak? Naszym widzom, bo ta partia chyba z tego co ja kojarzę nigdzie nie była pokazywana. Jak mówię, ja tą partię zobaczyłem dopiero ostatnio w pazie, w sensie ja pamiętam, że tą partię szukałem. Potem tą partię wygrałem i ogólnie chyba nawet... Zazwyczaj te partie znajduję w pazach tydzień, dwa tygodnie po opublikowaniu, a ja nie mogłem tej partii w ogóle znaleźć. I no nawet to partię znalazłem, to się ucieszyłem, bo to jest naprawdę... Super. W takim razie, żeby już nie przedłużać naszego nagrania, chcielibyśmy Ci, Kasper, z Marcelem podziękować za odwiedziny nas, za prezentację swojej fantastycznej partii, za podzielenie się swoimi różnymi tutaj doświadczeniami z ostatnich turniejów i życzymy Ci kolejnych sukcesów. Tym razem jedziesz do Katowic, tak? Na ten mecz przyjaźni polsko-węgierskiej. W takim razie trzymamy łapki w górę za Twój występ, a Państwa prosimy o łapki w górę przy naszym kanale, o subskrypcję. Mamy nadzieję, że teraz się trochę po sezonie urlopowym Państwo rozruszają, że będziecie częściej gościć na naszym kanale. Wracamy już z racji braku czasu, wracamy już do nagrań tylko piątkowych, nie tak jak to miało miejsce w czasie wakacji czy nagrania na tydzień. Teraz już było dla nas zbyt trudne, mam już swoje nowe liczne obowiązki z Marcelem, więc raz w piątek, raz na tydzień o godzinie 9 rano, tak jak to było wcześniej, będziemy prezentowali stałe nasze nagrania. Także dziękujemy jeszcze raz, żegnamy się, do widzenia, trzymajcie się, cześć! Cześć.